Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w 32 odcinku z gry LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. Jestem Slenderfan. I tak, do końca gry zostały mi już tylko 3 misje, więc dobrze. No, my w tym momencie musimy dołączyć do reszty. Okej, wspinamy się. O, tutaj. Możesz się przedostać na drugą stronę? Bierzemy sobie poła. Damy rona oczywiście. I znowu. Lej. Teraz, o. Znowu bierzemy sobie poła. Zaczepiamy hak. Znowu bierzemy rej. Nie, elegancko. I co teraz? Co teraz? Aha. No dobrze. A teraz udawajmy, że wcale nie czuliśmy tego trzęsienia. Ja czułem, proszę pana. Cicho tam, 3PO. O, tam jest kolce Kejbar. Okej. Okay. No i co, już powoli do niej dołączamy. No właśnie. Nieźle się tutaj odnajduję. Okej. Okay. No już jesteśmy. A więc dobrze. I tutaj widzę, że muszę coś zepchać. Znaczy tam to muszę zepchać. To pewnie będzie coś do poła. Okej. Okay. I tak, gdzie ja to muszę postawić w ogóle? Gdzieś tutaj, okej. Okay. No i pięknie. Elegancko. No i teraz ciągniemy. No. Nie chcę wiedzieć, co wykopało te tunele. Wnioskując po rozmiarze ich ścian, istnieje kilka... Mówiłem, że nie chcę wiedzieć. Nie! Okej, okay, co teraz? Oni zostali uwolnieni, możemy iść dalej, dokładnie. Okej. Okay. A więc idziemy dalej, musimy ucieknąć teraz z tych tunelów. I my teraz nie jesteśmy w poziomie, nie jesteśmy w poziomie. To nie jest dobry znak. Myślałem, że już po nas. No. Wciąż może być, proszę pana. Gdzie wyjście? Tam, pośpieszmy się. Okej. Okay. Teraz dokąd? Śmigacz, czyli nie my pierwsi tutaj wylądowaliśmy. Nie, musimy iść tutaj. I teraz... Tutaj. I co? Głębinie grzęzawiska. Kontynuujemy tryb popularny. Okropnych rzeczy. Tu jest jakiś tekst. O, wiem dokładnie, gdzie szukać tellurium. Niestety, jestem fizycznie niezdolny do wypowiadania tłumaczeń z języka Situ. Przekazałam mu tylko życie. Trochę mocy od siebie dla niego. Musimy ruszać dalej. Znaleźć kogoś, kto da radę przetłumaczyć ten sztylet. Droida czy coś. Sugerowałbym natychmiastowy powrót do Sokoła Milenium. Będą na nas czekać w Sokole. Mam lepszy pomysł. Ależ nie zdołamy stąd odlecieć w tym wraku. Nie mamy raczej wyboru, TVO. Okej. Musimy teraz ruszać w kierunku statku Orczego. Jak się to tam pyta? No. Ja będę mówił Orczego. Najwyżej mnie poprawicie w komentarzach, właśnie. I co, zaczynamy poziom? Jeszcze nie. Okej. Okay. Yeah.
złapali czułego! Jesteś z nami. Nie, dziękuję. Chewie miał sztylet. To była jedyna wskazówka do tego tellurium i ją straciliśmy. Owszem. Inskrypcja pozostała jedynie w mej pamięci. W twojej pamięci? Tak, panie Paul. Znam czarnorynkowego mechanika. Czarnorynkowego mechanika? Jest na Kijimi. Spory statek, nie ma co. Dobra, wiem co musimy zrobić. Okej. Okay. O, zaczynamy poziom, fajnie, fajnie. No i dobrze. Co my musimy zrobić? Nic, zapłonę ulicami Kijimi. Za osłonę tylko zostańcie blisko. Mamy niedaleko szturmowców. Poziom się nazywa C-3PO, nie. No. Okej, dobrze. Trzymajcie się z dala od ich reflektorów, inaczej nam tu ściągną cały porządek. Zasilanie bramy nie działa. Wygląda na to, że rdzeń zasilający wypadł. Okej, musimy znaleźć rdzeń zasilający. Tylko pytanie też brzmi jak. No właśnie. W ogóle kim ja gram? Ja gram Finem, a z tego co tam widziałem, poczekam będzie Rey, o właśnie. No nie, czy jest ten. No to coś. Dobrze, to sobie to bierzemy i idziemy to podłączyć w tamto miejsce. No co jest? O, okej. Dobrze. Podłączyliśmy to. Okej. Idziemy. Widzisz tych sztuk? Dalej. Zakradnij się od tyłu i zdejmij jednego. Ja się zajmę drugim. O, teraz mi się przypomina Uncharted 4 Kres Złodzieja. To osłonę, szybko. Jak trzeba było zakradać tak od tyłu i atakować z tych przeciwników. No, znaczy no wiecie o tym chodzi, wiecie, wiecie. Dobrze, to co tutaj mam zrobić? Dobrze. Co to chodziło? Może moc nie będzie nie, muszę tutaj te wszystkie. No super. No nie, tam muszę
postawić tutaj. Okej, a więc wstawiamy. No i pięknie. A to? O, tam jest mi zestaw. Ale na razie go... sam nie będę brał, zbierzemy go sobie dopiero na grze swobodnej. Tak, gdzie mam to udać? A ja muszę teraz to zniszczyć. No to zniszczyć. I teraz muszę... Aha! Ja teraz muszę to wziąć. Okej. I potem umrzeć po prostu tam. Próbujemy tutaj uratować galaktykę. Nie, to tam dalej akurat. Znaczy ja mogę sobie jednak tam tak po prostu wejść. Czy nie? No i więc nie. Okej. Dobrze. To sobie postawimy znowu tutaj. Okej. Ale to... Więc ja muszę sobie postawić tu... Chwila. Nie no, a może te dwa mam postawić o właśnie o właśnie tutaj możliwe, możliwe i dobrze, teraz to drugie podnosimy. Okej. No i dobrze. No okej, no o to chodziło, bo tam widziałem, że po prostu musimy się dostać, no o właśnie tutaj. Aha. Okej, czyli jeszcze musimy, widzę, wziąć... Znaczy podłączyć to. A więc robimy to właśnie teraz. No. I pięknie możemy dalej przejść. Na dach, żeby sprawdzić dalszą trasę. Ja... co teraz? Co teraz? A. Teraz po prostu... A, będziemy walkę mieli, okej. Kęciorski Jimmy. Okej. Musimy się przed nim bronić. Okej. Dobrze. No, ale dobrze, dobrze, dobrze. Hej, hej! Porządek się zbliża, kryć się, już! O, Rety, proszę mnie nie dezaktywować, bynajmniej nikogo z nich nie znam. Ruchy stąd, złota puszko, droidy tu nie mają czego szukać. Ależ przecież... Musimy poczekać, aż przejdą. Dopiero później będziemy mogli tą beczkę zdjąć. No.
Okej. Jest bezpiecznie. Chodźcie na górę. A więc... Ktoś cię zauważył przy bramie mnicha. Myślałam, że nie jesteś taki głupi, żeby tu wracać. Więc to jest... Zori, to są Rei. Przydałaby nam się twoja pomoc. Nie żeby cię obchodziło, ale cię lubię. Jestem C-3PO. Relacje człowiek-cybor. Próbujemy znaleźć Babu Frika. Kroczące. Nie odchodźcie. Dobrze. No to... Musimy znaleźć... Zajmę się tym. A teraz sposób, żeby... No... Chcę przedostać przez tą bramę. Świetnie. Ej, Rei, możesz zrobić to takie jak... Okej. Okay. Znaczy użyć mocy? No... O to chodziło? Co, możesz? Pójdziemy po dachach i spróbujemy tam ściągnąć część szturmowców. Kryjówka jest po drugiej stronie dziedzińca. Spotkamy się na miejscu. Szukacie dziewczyny? Tak, my też. Niestety, jeszcze jej nie zlokalizowaliśmy. Super. Coś nie wierzę, że tam dotrzemy tak, żeby nas nie zauważyli. Bylebyśmy w ogóle dotarli. Chodź. Skradamy się, nie ma co. Okej. Teraz sobie tam może pójdziemy. O! Widzieliście to? Aha. Okej, dobrze. Udało nam się przejść. A my dobrze, idziemy. I dochodzimy. Chociaż doszliśmy. Musimy dotrzeć do warsztatu Babu Frika tak cicho jak to możliwe. Okej. A tam jest mi zestaw, a tam skoczył w ogóle. Albo na nas czekałeś, co? Poznajmy tego twojego mechanika. Jak sobie... O, podłożę to. To na pewno zaskoczę. Okej. No i elegancko. No i jest. Pierwszy mi zestaw. Fajnie. Okej. O! Okej, teraz już mogę wejść. Tutaj, do tego warsztatu. Zakazanej pamięci droida. Babu, możesz go zmusić do tłumaczenia? Droidu, pamiętanie zniknie. Zniknie. O! Jak się trzymasz, Trypio? Spoglądam po raz ostatni. Na przyjaciół. Ojej. Niszczyciel Rena. Chewie. On żyje! Musiał być na innym transportowcu! Droid gotowy! Telurium Imperatora znajduje się w Skarbcu Imperialnym, na Księżycu w Układzie Endor, na południowym wybrzeżu. Tylko to ostrzegę. Mogę się przedstawić? Nazywam się C-3PO. Relacje człowiek-cybor. Musimy uciekać! Hold! Prawo do lądowania. Czymkolwiek. Ruszaj na pomoc. Okej. C-3PO nie. Ukończyliśmy poziom. Gra swobodna odblokowana oczywiście. Malutką moment zdobyliśmy. Ale i tak już mamy ponad 3 miliony ogółem. No. Wezwanie poziomu. Żadnego nie wykonaliśmy. Mieli zostały jeden zdobyty, chociaż jeszcze nic nie przypomina.
i postacie i stalski to Sylwiał. Płaszcz skirzymi. Sylwiał, czerwone oczy. Finn, płaszcz skirzymi. Paul Dameron, płaszcz z Kijimi Ray, płaszcz z Kijimi Zori Bliss. No i to tyle. Plan jest taki, że lecimy i lądujemy w hangarze, jak gdyby nigdy nic. Cia, o ile ten medalion działa. No i to słuchajcie, już do końca gry zostaną już tylko dwie misje. No. Czyli to będzie teraz tak, że w tych dwóch odcinkach wykonam sobie po jednej misji. A ten odcinek już kończymy. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!